see many people in my surrounding. Could you speak a bit more? Of course, yes. as I practice, it's especially in dancing last 2 or 3 years, longing for truth and clarity, and during the practice and looking inside, I see a lot of changes happening in me, and many people in my close surrounding kind of fell apart from me, so I would say friends maybe, and it really feels like being expert in witnessing people kind of losing friends, you can say losing friends, but, and I would like you to comment on this maybe part of me that's so much longing for friends, and if you have friends, and what does friend mean actually to you? Przez kilka ostatnich lat praktykowałam, jak wydawało mi się, w poszukiwaniu prawdy i jasności, ale obserwowałam, jak stopniowo, bo jakby stałam się takim ekspertem w traceniu ludzi, przyjaciół właściwie. I chciałabym, żebyś, czy mogłabyś jakby skomentować o tej części mnie samej, która potrzebuje przyjaźni. That's very good. You're losing friends. Very good. To jest bardzo dobrze. Tracić przyjaciół też jest dobrze. So that means they were not good friends. Bo to oznacza, że to nie byli dobrzy przyjaciele. So now you make good friends. Więc teraz będziesz miała takich dobrych przyjaciół. The real friends. Prawdziwych. Oh. You know. We know many people. We interact with many people. Znamy wielu ludzi, a właściwie wchodzimy w relacje z wieloma. But I think it's not easy to have a like close friend. Lecz wydaje mi się, że to nie jest proste mieć kogoś bliskiego. Czy ty masz kogoś bliskiego? Ja. Tak. Close friends and but it's interesting. They most of my close friends don't live here. Mam bliskich przyjaciół, lecz... Maybe that's why they close friends. Co ciekawe, moi bliscy nie mieszkają tutaj. Może dlatego są bliskimi przyjaciółmi. No, but actually I have some close friends here and you know what? It's like everything else. You need to take care of your friends. Mam przyjaciół też tutaj i tak jak ze wszystkim, również o bliskich przyjaciół trzeba się nimi zaopiekować, zajmować. And they're really funny. They almost never call me. To są naprawdę dziwne, śmieszne przyjaźnie. Prawie nigdy do siebie nie dzwonią do mnie. Always it's like from my side. I have to call them. I have to. To jakby z mojej strony zawsze wychodzi. Write to them. To ja muszę do nich napisać, zadzwonić. I have to take care of this relationship. Muszę jakby zadbać o tą relację. And then, you know, sometimes I ask them, why are you never calling me? Czasami pytam ich, dlaczego nigdy do mnie nie dzwonicie? And they said, you know, for a very, very simple reason. You are so busy. We don't want to disturb you. To jest bardzo proste. Jesteś tak zajęta, że nie chcemy ci przeszkadzać. And I realized it's true. I zdałam sobie sprawę, że to jest prawda. They don't want to disturb me, so they know I have. Nie przeszkadzają. I'm dealing with many people, so wiedzą, że muszę, jakby zmagam się, czy mam kontakt z wieloma ludźmi. So for a while it was kind of strange for me. Przez jakiś czas to podejście było dla mnie jakby dziwne. But then I just accepted. Okay, that's how it is. Ale ostatecznie to zaakceptowałam. I should have initiative. To ja powinna mieć inicjatywę. And when I do, they are always very, very happy. I kiedy rzeczywiście ją podejmuję, są zawsze bardzo szczęśliwi. So I take care of this friendship. I really do take Zajmuję care się tymi przyjaźniami, jakby opiekuję się nad nimi.
So maybe that's the way, you know. Może to jest sposób. You see a potential for a good friend, you have to take care of that. Jeśli widzisz potencjał, by ktoś stał się twoim przyjacielem, musisz się nim naprawdę zająć. I think it's like that in this way. My case is probably not so exceptional. Być może mój przypadek nie jest taki wyjątkowy. No, now people have virtual friends. Bo teraz też przecież ludzie mają wirtualnych przyjaciół. Thousands of virtual. Tysiące przyjaciół. But they have problem with contact, like direct. Ale z bezpośrednim kontaktem mają problem. So it is a maybe younger generation is still not so bad, but older generation is becoming a problem. Może dla młodej generacji to nie jest problem, ale dla starszej tak. Yeah, so take care of your friends. Dbaj o swoich przyjaciół. Have initiative. Wykazuj inicjatywę. Call them, ask them how Zwoń they feel. Pytaj, jak się czują. I don't know if I last time I told a story about maybe last time last Dharma talk. I told the story about young man in school, he would feel very lonely and he would ask his mother, what can I do? I feel so lonely, nobody wants to be a friend with me. Chyba ostatnio mówiłam też to na mowie Dharmy, ale powtórzę teraz. Mówiłam o osobie, chłopcu, który pyta swojej matki, czuję się bardzo samotny w szkole, co mogę zrobić? And the mother was very wise and she said, just, you know, when you meet people, ask them how they feel, how they a mama are była doing. Mądra. Kiedy spotykasz ludzi, po prostu pytaj ich, jak się czują, co o nich słychać. What's happening in their life? Co się dzieje w ich życiach? What are their plans and projects? Jakie są ich plany i projekty? Yeah, so basically what I do, I call my friends and I ask them, how are you, what are you doing, how you feel? Tak robię. Dzwonię, pytam, jak się czujesz, co robisz.